arcybiskupa katowickiego. Zakończył się proces wyłaniania wyznaczonego na moją prośbę arcybiskupa koadiutora. Do jego obowiązków należy m.in. wspomaganie biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Urząd ten powierzony został dotychczasowemu biskupowi pomocniczemu diecezji ełckiej Adrianowi Galbasowi. Dziękuję Ojcu Świętemu za wyznaczenie tej funkcji pasterza pochodzącego z Bytomia, który 11 stycznia 2020 roku w katedrze świętego Wojciecha w Ełku przyjął sakrę biskupią. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa Pax Christi, pokój Chrystusa. W ramach konferencji Episkopatu Polski został przewodniczącym Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich. Proszę wszystkich wiernych o modlitwę w intencji arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa. Podpisano Wiktor Skworc, arcybiskup metropolita katowicki. Ogłoszenia duszpasterskie drugiej niedzieli Adwentu. Od 1 grudnia w kościołach obowiązuje limit 50% obłożenia. Limit nie dotyczy osób zaszczepionych. Najmniej osób przychodzi na msze święte o godzinie 7, 8.30, 12.30 oraz 16.00. Dzisiaj o 15.30 nieszporo, o 16.00 spotkanie dla bierzmowańców, które rozpocznie się mszą świętą. O 20.00 medytacja karmelitańska i okazja do spowiedzi. Kolekta przeznaczona jest na cele parafialne. W przyszłym tygodniu kolekta specjalna. Wymiana okien wyniosła prawie 19 tysięcy złotych. Od początku sezonu ogrzewczego rachunki za ogrzewanie wyniosły 11 tysięcy złotych. Dziękujemy za złożoną ofiarę. Przed kościołem odbędzie się zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. Dyrektor z Domu Rekolekcyjnego w Brennej dziękuję za ofiarę, która wyniosła 5,5 tysiąca złotych. Po mszach świętych uczniowie ze szkoły nr 11 sprzedają ręcznie wykonane kartki bożonarodzeniowe. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na misję w Peru. W poniedziałek o godzinie 8.30 nabożeństwo do świętej Joanny Beretty Moli. O godzinie 18.00 msza święta w intencji róż różańcowych rodziców modlących się za dzieci. O godzinie 18.15 spotkanie przed wczesną komunią świętą. W środę w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny nie odbędą się roraty. O 16.30 dodatkowa msza święta z poświęceniem medalików dzieciom przygotowującym się do pierwszej komunii świętej. O godzinie 18.00 wieczorna msza święta w intencji wspólnot ruchu Światło Życie oraz Dzieci Maryi. W piątek przeżywamy kiermasz, to jest 21. rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Z tej okazji o godzinie 10.00 odbędzie się msza święta w intencji zmarłych i żyjących budowniczych, dobrodziejów i pracujących tutaj kapłanów. O godzinie 19.00 msza roratnia dla młodych i dorosłych. W przyszłą niedzielę Dzieci Maryi zapraszają na kawę oraz ciasto do domu parafialnego. Kawiarnia będzie czynna od godziny 9 do 18.00. Msze święte roratnie sprawowane są codziennie o godzinie 6.45, w czwartek o 16.30. Zostały dwa ostatnie lampiony w cenie 25 zł. Opłatki oraz świece Caritas wigilijnego dzieła pomocy dzieciom można zakupić w niedzielę Adwentu po mszach świętych u Pań Zespołu Charytatywnego w domu parafialnym. Dziękujemy za podjęcie akcji Dzieciątko. Zakupione paczki należy dostarczyć do zakrystii lub na probostwo do przyszłej niedzieli. Ksiądz proboszcz zaprasza na parafialny rejs żeglarski Żagle Statą na Mazurach w terminie od 9 do 16 lipca. Koszt to 870 zł od osoby. Zapisy przez formularz na stronie parafialnej w aktualnościach wraz z zaliczką 100 zł za każdą osobę na konto parafii do końca roku. Pierwszeństwo mają parafianie, którzy płyną po raz pierwszy. Nowych parafian zapraszamy do zgłaszania się do kancelarii osobiście lub przez formularz online w zakładce parafia. Przypominamy, że parafianinem jest osoba mieszkająca na terenie parafii od pół roku. Istotne jest nie zameldowanie, ale faktyczne miejsce zamieszkania. Dziękujemy paniom i panom za sprzątanie naszego kościoła. Zanim rozpocznie się msza święta, Bogu polećmy bliskich nam zmarłych, módlmy się również za Piotra Patoń, który przeżył 62 lata, mieszkał przy ulicy Jana Pawła II.
Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek o godzinie 8:50. Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.